Witam kochani w kolejnym odcinku z gry Minecraft. To jest mój Minecraft. Ludzie, zobaczcie. To są skarby, które przyniosłem. Mikstura regeneracji. Które przyniosłem właśnie z tamtego miejsca. Zaklęta butelka. Ja nie wiem, co to są za rzeczy ciekawe. Siodło. Czy ja mogę konie łapać już? Napierśnik kolczy. Co to jest? Ja nie wiem, jak to działa, ile tego wszystkiego mi potrzeba, ale ludzie, ja mam masę fajnych rzeczy. Skarby niesamowite. Serce, mórz. Arbuz do zjedzenia. Statyw chemiczny, to się przyda bardzo, bardzo, bardzo mocno. Jedzenie jak najbardziej. Nasiona gdzieś mam. Słuchajcie, porobię porządki, nasiona arbuza to też kolcza. Tu mamy cały w ogóle zestaw. Skórzane spodnie. Płotek. Jest normalnie mnóstwo rzeczy mam fajnych. I muszę je pochować gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Bo po prostu nie wiem. Bo po prostu nie wiem. Zwyczajnie nie wiem gdzie je pochować. Łóżko za chwilę sobie powiesimy. Naprawdę nie wiem, co robić już. O, tego. Trzciny cukrowej mamy pełno. Ona się nada, przyda na pewno. Czy to jest trawa ta sama, co ta? To jest inna trawa, ja cię kręcę. Różne rodzaje trawy, nasion pełno, spoko. Tego nie mam. Wiecie co, no kolejno, czas na kolejną skrzynkę. Czy ja jeszcze gdzieś mam skrzynkę jakąś? Jest jeszcze jedna skrzynka. To w międzyczasie ten napierśnik ja ubiorę, to schowię. I tą skrzynkę, tutaj będzie łóżko. Ja bym musiał tą skrzynkę jakoś inaczej, no nie no, jedno na drugą i tyle. Postawimy. Słuchajcie, w ogóle tak, dziękuję wam wszystkim serdecznie za waszą aktywność. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z waszej aktywności. Nie mogę jej otworzyć, ponieważ ona dach przeszkadza. Nie wiem, jak się podnosi skrzynki, czy to kilofem, czy to jest źle, czy dobrze. Czy tu mogę postawić skrzynkę? Mogę. Dobra. Arbus ja miałem. Akacja. Podwójnie wysoka trawa. Zwykła trawa. Po cholerę mi trawa. Nie mam pojęcia. Ale co tam? Wiadra się przydadzą do ubierania lawy na przykład. Nasiona gdzieś mogłem zostawić z tego co pamiętam. Tu mamy nasiona arbuza. Cyk. Gdzieś miałem jeszcze. Właśnie. Sztabki. To za chwilę ubiorę. Łóżko położę. Mogę? Mogę. Ekstra. Następnie chcę ubrać ten napierśnik. Wow. A co mi to daje? Czy jest możliwość zobaczenia, ile to daje? Ile to w ogóle daje mi? Ups, połóż go tu. Słuchajcie, czy jest możliwe w ogóle zobaczenie, ile mi to daje? Nie mam pojęcia. Dobra, ale jestem, widzę, że jestem bardzo głodny. Ja w ogóle słyszę, że mi tutaj jakieś zwierzęta, byle to byłyby zwierzęta, że mi tutaj jakieś potwory do ucha ciągle się... To mogłem wziąć. Kolejne nasiona. Nie, nasiona to tak, ale tu jest jeszcze trawa morska. To nie, to jest coś nowego niż to, co tutaj dałem. To są sadzonki brzoza, nie? Dobra, spoko. Mój błąd. No i interesują mnie bardzo te rzeczy, które tutaj znalazłem. Co z nimi można zrobić ciekawego? Nie mam pojęcia, do czego one służą, naprawdę. Dobra, nie mam mięsa. Ale mam arbuz.
mało daje. Ale zjadłem coś tam, tak? Spoko, weźmy sobie jeszcze chlebek. Ile daje chlebek? Pewnie też jeden tylko, no ale, ale jest dobrze. I chodźmy. O, zrobi się. Jestem ciekaw, gdzie są te skrzeczące potwory. No nie ma. Czyżby one gdzieś były u góry albo pode mną? Słuchajcie, ich tutaj nie ma, czyli one tak jakby się gdzieś kryły pode mną. No cześć. Bardzo bym chciał, moi kochani, przenieść swój cały dobytek, ale się obawiam, że to się tak nie uda, bo za dużo już tego mam. Nie chce mi się tutaj już mieszkać. No chyba, żebym zrobił tutaj taki wielki port, miasto portowe. A bardzo bym chciał zamieszkać w tamtym miejscu, co byłem w poprzednim odcinku. No a tutaj słyszę nich, nie? Oni są gdzieś pode mną. Idziemy spać. O, co on tu robi? O, ma, on ma trójząb. Co on wodnik tutaj robi? On i tak umierał. O, bo był nastawiony na... narażony na tą... na... promienie słońca. A on musi być w wodzie, haha, i po nim. Dobra, kochani. Projekt na dzisiaj. Bardzo mi kocie, żeby tam iść i zacząć budować swoje domostwo w tamtym miejscu, a nie tutaj. Z drugiej zaś strony, no, tu jest mój dom, nie? Tutaj się zacząłem całą przygodę. Nie minęło sporo czasu tak naprawdę, więc mogę spokojnie sobie stąd odejść. A mi się podobają tak mocno, jak tam jest ciekawie, zobaczcie. Tamte wzgórza. Ja bym bardzo mocno chciał iść i wybudować się w tamtym miejscu. Ale ta zatoczka też mi się podoba. Wiecie co? Ja w tym odcinku jeszcze pokręcę się tutaj po okolicach. Fajnie by było znaleźć jakiegoś konika. Bo mam siodło przecież na niego. I zobaczmy, co jest. A to nie widziałem, ty wyglądasz. Kurde, skubańcy, ty wyglądasz. Ale się zdenerwowałem. Się przestraszyłem. On wyglądał jak drzewo, nie? Tu jest taki duży ten las dosyć. Wow, zobaczcie, trzcina jaka wielka. Mamy owce. Kolejną trzcinę. I tam jest większy, gęsty las. Zobaczcie, to są inne drzewa już tutaj. Ale nic nie przebija tych... nie przebija... O, to są takie... to są takie... one są większe. One są, mają duże pnie. Zobaczcie. Ja chcę takie drzewo. Chcę takie drzewo do swojej kolekcji. Krówka. No nie, to nie jest takie drzewo. Gdzie są te 4x4?
Tam było. Nie, no to jest normalne. Ej, no chyba pomyłka jakaś. Czemu ja mi się wydawało, że one są 4 na 4, że one są 2 na 2 raczej, nie 4 na 4. Że to nie są takie, tylko szerokie, takie większe. O! Mamy wioskę. Mamy, kochani, wioskę. Ekstra. No. Co to jest? To do jedzenia już to jadłem. I co my tu mamy? Stół kartograficzny. Okej. Ale jest ona opuszczona. Skrzyneczka. Mapy. Nie wiem, czy można je stakować. Najwidoczniej można, skoro zestakowałem je, ale teraz pytanie, czy one są inne? Zaraz sprawdzimy. Mapa skarbów. Znowu będziemy się bawić. Ej, czekaj, czekaj, to nie ten przycisk. E? To jest mapa obszaru. A ta? To jest to samo. Zaraz, zaraz, coś nowego. Coś nowego. Nie mam pojęcia, co to, ale się cieszę, że mam. Jak się idzie w dół? Okej. Dobra. Spoko, pierwszy domek zaliczony. Miała być. Zastanawiałem się, co robić w tym odcinku. No i zobaczmy. Zobaczcie, znalazłem domek. A to może nie jest wioska, tylko domek, ale kto wie, co jest na górze? Bo tam widzę. To chyba jest tylko domek jeden, taki opuszczony. Ale jest ogródek. Marchewa. Słuchajcie, marchewki jeszcze nie miałem, więc biorę. Ej, wziąłem sobie marchewkę i wiecie co? 39. Czy ja mogę ją zasadzić z powrotem, tą marchewkę? W sensie. Urośnie, a ja sobie to później przyjdę i znowu wezmę ją. Ja z psa słyszałem. Czekaj, zrobimy to, co miałem w planie zrobić poprzednio. Czy ja mogę go dać? No cześć, chcesz kość? Masz. I co? Nic? Nakarmiłem się przecież. Tutaj mamy pumpkiny. U góry też. To jest chyba tylko pojedynczy domek, moi drodzy. Ale mamy znowu więcej marchewki. To ścinamy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, mieczem ścinać marchewkę. Ale skoro tutaj nikt nie mieszka. Dobra. I robimy to samo. Zasadzamy marchewki. Ale dużo jej straciłem. To chyba nie ma. To chyba marchewka, niestety. Nie, to jest. A nie! Faktycznie to działa. Bo ja mam cały stak już. Czyli ja mogę sobie ją zasadzić bardziej. I ona będzie mi sobie rosła tutaj. Ja będę to miejsce raz na jakiś czas odwiedzał. I będę miał marchewkę. Brawo. Tam byłem, tak.
No dobra, tylko szkoda, że to jest tylko jeden domek. A co tam jest? Ech, jest więcej! Jest ich więcej, moi drodzy. A co to jest? Czym się takie rzeczy zbiera? To jest dynia? Ej, słuchajcie, jest więcej domków. Kotki. Dobra. Po kolei. Najpierw ten dolny. Te dolne domki. Najpierw wioseczka na dole. Co to jest? Nie mam pojęcia, biorę. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale to nie jest. To nie należy do domku. To jest studnia, to chyba niepotrzebnie to coś wziąłem. Tam jest wejście, jakieś schódki do góry. Ej, to ciekawie tu wygląda. Wow, mamy chleba pełno. Mamy kołki, kłody świerkowe, brawo. Mamy piękne łóżko. Jakbym był zmęczony, także dobrze, mogę się tu przespać. O, już się chyba ciemno nawet robi. Więc będziemy mogli tutaj się przenocować. Na dole jest jeszcze stolik do kraftowania. Jak tutaj słońce wygląda? O, już chyba jest zachód. Jeszcze zobaczmy ten domek. Zanim się naprawdę ściemni mocno. Mamy kilof żelazny. Chlebek. Jeszcze jeden. Patyki. Co to jest? Ulepsz wyposażenie. Wow. Takie rzeczy to ja bym chciał. Dobra, się robi noc. Ja nie chcę być w nocy tutaj w okolicach, więc ja idę się szybko przespać. Tutaj jest ładne zielone, niebieskie łóżko, śpimy. Dzień dobry. Wracamy zobaczyć. Tutaj w tym domku byłem. Pięterka nie ma. Ten tutaj do ulepszenia bardzo ważna rzecz, sobie myślę. Ja tu będę mógł przychodzić może kiedyś, to trochę bym chciał to zabrać ze sobą, ale nie wiem, czy to ma sens, skoro ja tu będę przychodził. Dobra, tu mam te domki obczajone, tu mam. Tu byłem, coś jeszcze gdzieś widziałem. To tutaj byłem, dobra. Tam na górze coś jest. Czy ja tam byłem? Tu mamy piec. Hutniczy. Ej, no świetnie. Czy to jest... O, czarna owca. Czy to jest ten domek, w którym byłem na początku? Nie, to jest coś nowego. O, ja cię kręcę, sadzonek pełno. Ziemniaków miliardy. I pełno kłód. Jak ja się obłowiłem, fajnie. Dobra. Ała. Co mnie uderzyło? Co to było? Zjedz sobie marchewkę. Coś mnie uderzyło, ale nie wiem co. Czy takie te chwa to są jakieś chwasty? W tym domku jeszcze nie wiem, czy byłem. W tym domku. Się boję, że to są jakieś chwasty, które biją. Tu mamy kolejne drewno, kolejny chlebek. Kolejne ziemniaczki. No w pełno ich sadzonki też się przydadzą. No i stół craftingowy. Spoczko. Jeszcze ten domek. A tu jest tylko łóżko.
Au, naprawdę spadłem? Ja musiał wejść do góry. Nie. Czekajcie, ja mogę wejdę. Może wejdę do góry. I sobie popatrzymy z góry na to wszystko. Ten ogródek nowy, jego jeszcze nie widziałem. No dobra, to już wiemy, gdzie trzeba iść. To jest nowy ogródek, ponieważ są tutaj ziemniaki. Czy ja chcę je posadzić od razu? Myślę, że tak. Myślę, że je sobie posadzimy. Hop. Weźmy więcej w garść. Chociaż cały stak to jest piękna rzecz. To mi daje pomysł na to, jak robić ogródki, nie? Zobaczcie. Woda dookoła ziemia, żeby to. A ta woda nawadnia ładnie. Dobry, naprawdę świetny pomysł. No dobra, słuchajcie, chyba tutaj już w okolicy nic nie ma. Chyba wszystkie domki obczaiłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz będziemy wracać w takim razie do domu. Ten na dole, a ten byłem w tym domku. Tak. Aha, już pamiętam. W tym domku byłem. Tutaj jest studnia, tutaj też byłem, tu też byłem. Na górze byłem, na piętrze tutaj byłem. Czy tutaj na piętrze nic nie ma? Nie. Ops, do wody wpadłem. Tam mamy lisy. Coś jeszcze ciekawego w okolicy? Potężne jezioro. Ogromne jezioro. No nic, słuchajcie, ja wracam w takim razie do domu. Wyprawa do wioski niedaleko, bo to naprawdę przecież ona nie jest tak daleko. Opuszczona jest ta wioska. Więc zawsze, jakby co, mogę tutaj przyjść po jakieś fanty. Ogródek mam darmowy. Więc jest dobrze. A ciekawi mnie to. Wykrojona dynia. Natura. Co się z niej robi? Można ją do głowy założyć? A! Można! Można ją na... Można ją na głowę założyć. Jak ja wyglądam. Ale wojownik straszny. Ej, super. Słuchajcie, brawo. Bardzo mi się... Oj, nie to. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajny pomysł, ale... Dobra, wkładajmy z powrotem nasz hełm. I wracajmy do domu. Okej, okay. Gdzieś... O! Dziwny dźwięk. Ale już się trochę przyzwyczaiłem do takiego dźwięku. I ta wioska wcale nie jest tak daleko, nie ta opuszczona wioska. Zobaczcie, ja tak naprawdę jestem praktycznie przy domu. Może nie przy samym domu, ale... Troszeczkę jeszcze przed siebie jesteśmy. Tam jest mój spawn. Gdzieś, więc mój domek będzie tam. Chyba. No tak, tutaj ścinałem, tak. Tutaj ścinałem tą trzcinę cukrową. Mój domek będzie tutaj, gdzieś niedaleko. Słyszę.
Wodnika, szuwarka jakiegoś. Ale a może się zgubiłem? Znowu coś. Co to mnie? To? Czy to są te krzaczki? O, lawa. A czy my nie możemy obsydianu zebrać, prawda? Bo my musimy mieć lepszy. Troszeczkę lepszy kill off, ale warto pamiętać o tej lawie tutaj. Dobra, mój domek gdzieś powinien być tutaj na górze. Za tą górką chyba. Chociaż już sam nie jestem pewien, bo wiecie, jak to jest ze mną, nie? Jak to z Hobbitem? Wyjdziesz za próg domu i nie wiesz, dokąd ci nogi zaprowadzą. Ze mną jest tak samo. Wychodzę i po prostu nie wiem, gdzie trafię. Wszędzie chcę być wtedy. Wszędzie mi się podoba. I wszędzie chciałbym się osiedlić. Pomieszkać. Ale tutaj są moje tereny, to już widzę. Tam jest moja zagroda. Pięknie. O, deszcz zaczął padać. I to bardzo brzydko się zrobiło tym razem. No cóż, takie życie. Pogoda nie wybiera, ale mamy skarby. Słuchajcie, mamy skarby. Będzie mi bardzo ciężko się stąd wyprowadzić, bo chciałbym mieszkać w innym miejscu, ale mam już tyle tych rzeczy ze sobą, że mi będzie ich bardzo po prostu szkoda. Wydaje mi się, że będę musiał poza odcinkiem, no chyba żebyście chcieli to oglądać, zrobić porządki, poukładać, posortować, w ogóle zmienić wygląd naszego domu. Czekajcie. Albo całą tą górkę zniszczyć i wybudować ogromny dom, albo tą górkę przekształcić w ogromny dom. Cześć, owieczko. Co myślicie, co by było lepsze? Przekształcić górkę w ogromny dom? Czy wykosić ją całą i zbudować od podstaw jakiś ogromny, ogromny pałac? Być może nie pałac, ale jakiś ogromny dom, który no tutaj by stał. I wtedy bym sobie zrobił jakiś port tutaj wielki, jakiś może molo, jakiś... jakiś port właśnie, z którego bym mógł sobie wypływać na okoliczne wyspy. Ciekawy pomysł. Może i tak. Dobra. Dziękuję wam, moi drodzy. Ja się wypróżniam tutaj. Skarby swoje wszystkie zachowuję oczywiście. Hej. O ty. Kuszę mam. Ktoś mnie zaatakował. Co to był za koleś? Jakiś kolo mnie zaatakował. A przynajmniej przyszedł. Nie wiem, czy ja miałem go atakować, czy nie. Się bałem, że on mnie zaatakuje. Dał mi kuszę? Ej, on dał mi kuszę. Dobre sobie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność, za wasze komentarze, za to, że jesteście. To jest dzwonek? Czy to jest światło? To jest dzwonek chyba jakiś. Nie mam pojęcia, co to jest. O, ja cię kręcę. Naprawdę? To będzie dzwonek do drzwi. Dobra. Jeszcze raz. Dziękuję wam za wasze komentarze, za waszą obecność. Cieszy mnie bardzo to, że seria się podoba.
bo mi bardzo, Minecraft mnie wciągnął cholernie. I jeżeli Wam się także podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam Was do tego. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.